Dzień dobry, mam na imię Paulina, jestem animatorką w Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego. Dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy w sali Bank Centralny. Przypomnijmy sobie, że po obfitującym w wojny wieku XVII i niepomyślnym okresie panowania władców z dynastii Sasów, królem Polski w 1764 roku został Stanisław August Poniatowski. W obiegu pojawiły się wtedy piękne, pełnowartościowe srebrne złotówki, równe 4 srebrnym groszom lub 30 miedzianym. Z kolei w 1794 roku, podczas powstania kościuszkowskiego, po raz pierwszy wprowadzono u nas pieniądze papierowe. Były to tak zwane bilety skarbowe. Niestety, zbrojna walka o obronę niepodległości zakończyła się niepowodzeniem. I w 1795 roku, po trzecim rozbiorze, Polska na 123 lata zniknęła z mapy Europy, a jej ziemię podzielono między Rosję, Prusy i Austrię. W ten oto sposób wkraczamy z naszą opowieścią w wiek XIX. Co działo się z pieniądzem na ziemiach Polski w czasie zaborów? Zapraszam Was do odwiedzenia dalszej części naszej wystawy. Kolejne stulecie Europa rozpoczęła od znanych nam z podręczników do historii wojen napoleońskich, które trwały do 1815 roku. Napoleon Bonaparte podporządkował sobie niemal całą Europę Zachodnią, a wojska francuskie dotarły aż na ziemie polskie zagarnięte przez Prusy. Cesarzowi Francuzów zależało na pozyskaniu Polaków jako sojuszników w nadchodzących konfliktach. I z jego inicjatywy w 1807 roku z części pruskich zdobyczy powstało Księstwo Warszawskie. Nie było to jednak w pełni niepodległe państwo. Decydujący głos mieli w nim Francuzi. Dla naszej opowieści ważne jest to, że w Księstwie Warszawskim wznowiła swoją działalność znana jeszcze z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego Mennica Warszawska. W XIX wieku podobnie wybijano w niej grosze, złotówki, talary, a także złote dukaty. W obiegu raz jeszcze pojawił się pieniądz papierowy. Tym razem były to tak zwane bilety kasowe i występowały w nominałach 1, 2 oraz 5 talarów. Jeden talar był wówczas przeliczany na 6 złotych polskich. Bilety kasowe, jak wcześniej bilety skarbowe Tadeusza Kościuszki, miały wspomóc wydatki wojskowe państwa. Upadek Napoleona oznaczał likwidację zależnego od Francji Księstwa Warszawskiego. O losie wchodzący w skład jego ziem zadecydowano na Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku. O tym, jaki wpływ miały te decyzje na sytuację Polaków, opowiem w dalszej części wystawy. Zapraszam. Podczas Kongresu Wiedeńskiego zapadła decyzja o utworzeniu Królestwa Polskiego. Mapa, przed którą stoję, pokazuje jego terytorium. Królestwo Polskie, podobnie jak Księstwo Warszawskie, nie było w pełni niepodległym państwem. Naszym królem był car rosyjski. Jednak przez pierwsze lata istnienia cieszyło się licznymi swobodami. Własną konstytucją, wojskiem, szkolnictwem, a także, co ważne z punktu widzenia naszego dzisiejszego spotkania, własną walutą. Dzięki temu złoty polski ponownie stał się pieniądzem obiegowym. Pojawiły się miedziane i srebrne grosze, srebrne złotówki, a także okazałe złote monety o nominałach 25 i 50 złotych polskich, zwane złotymi królewskimi. Znajdujemy się teraz w sali gabinet numizmatyka. Przyjrzyjmy się bliżej jednej z tych monet, srebrnym 5 złotych z 1816 roku. Na awersie tej monety widzimy po piersie cara Aleksandra I, a wokół niej legendę mówiącą o tym, że był to car rosyjski oraz król Polski. Na rewersie natomiast zobaczymy dwugłowego rosyjskiego orła z orłem polskim na piersi. Symbolizowało to związek Polski z Rosją i było herbem Królestwa Polskiego. Jest tu również informacja o nominale monety oraz dacie jej emisji. Czy w Królestwie Polskim posługiwano się pieniądzem papierowym? Owszem, i związana jest z tym ciekawa historia, o której opowiem Wam, jak wrócimy do sali Bank Centralny. Zapraszam. Ważną postacią dla gospodarki Królestwa Polskiego był Ksawery Drucki-Lubecki. W 1821 roku został ministrem skarbu w Królestwie Polskim i wkrótce przedstawił dosyć ambitny plan szybkiego rozwoju gospodarczego kraju w oparciu o handel i przemysł. Jednak budowa nowych fabryk i kopalń była dopiero w planach.
i trzeba było na to znaleźć znaczne fundusze. Bankierzy prywatni nie byli wówczas w stanie w pełni sfinansować nowych inwestycji. Z tego powodu w 1828 roku dzięki staraniom Drudzkiego-Lubeckiego powołano do życia państwową instytucję – Bank Polski. Jego siedziba mieściła się przy Placu Bankowym w Warszawie. Dzięki pożyczkom banku sfinansowano wiele ważnych dla całego państwa inwestycji – hut, fabryk, a także dobrej jakości dróg. Wróćmy jednak do tematu samych pieniędzy. Bank Polski emitował banknoty złotowe o różnych nominałach. Spójrzmy na jeden z nich – banknot 5 zł. Zauważymy na nim m.in. nazwę emitenta, datę emisji, podpisy osób zarządzających bankiem oraz numer seryjny. Takie elementy znajdziemy również na współczesnych banknotach. Zwróćcie jednak uwagę, że na naszym XIX-wiecznym eksponacie pod nazwą emitenta widnieje dopisek „wypłaci okazicielowi w srebrze”. Co to oznaczało? Każdy posiadacz takiego banknotu, czyli okaziciel, mógł udać się do kasy banku i zamienić go na srebrne monety. Rozwiązanie to sprawiło, że banknoty Banku Polskiego cieszyły się w Królestwie Polskim dużą popularnością. Z jednej strony był to wygodny środek płatniczy, a z drugiej ludzie wierzyli w jego wartość, gdyż w każdej chwili mogli udać się do kasy banku i wymienić go na pieniądze wykonane z metalu szlachetnego, czyli pieniądz kruszcowy. Bank Polski stał się tak ważną instytucją dla funkcjonowania całego państwa, że obecnie uważamy go za pierwszy bank centralny na ziemiach Polski. Był więc dalekim przodkiem Narodowego Banku Polskiego. Mimo że gospodarka w Królestwie Polskim rozwijała się pomyślnie, wśród społeczeństwa wzrastało niezadowolenie związane z łamaniem praw obywatelskich przez cara. Car Aleksander I i jego następca Mikołaj łamali postanowienia konstytucji, co ostatecznie w 1830 roku doprowadziło do zbrojnego buntu, który znamy pod nazwą Powstanie Listopadowe. Bank Polski poparł rząd powstańczy. Wyemitowano wtedy nowe banknoty, nad których pojawiły się symbole tradycyjnie kojarzone z I Rzeczpospolitą. Orzeł i pogoń widzimy również na srebrnych monetach z tego okresu. Zastąpiły one wizerunek cara. Ciekawa jest również historia znajdującego się w gablocie złotego dukata. Jest to tak zwany dukat powstańczy z 1831 roku. Wzorowany był na powszechnie używanych w tym czasie w Europie dukatach niderlandzkich. Na jego awersie znajduje się niewielki orzeł, a złoto do produkcji tej monety zostało pozyskane z darów ludności. Dzięki tej monecie zakupiono dodatkowe uzbrojenie poza granicami państwa. Mimo walczności Polaków, powstanie zakończyło się klęską, a car Mikołaj I jeszcze bardziej ograniczył swobody obywatelskie. Miało to również wpływ na pieniądz. Wkrótce po upadku powstania wprowadzono niecodzienne monety dwunominałowe, na których poza wartościami w złotych polskich były również wyrażone w rublach albo w kopiejkach. Obrazowało to stopniową rusyfikację kraju. Ostatecznie na początku lat 40. XIX wieku rubel stał się jedyną obowiązującą walutą w Królestwie Polskim. Co działo się z Bankiem Polskim? Zaczęto ograniczać jego zadania. W latach 60. XIX wieku przestał on emitować banknoty, a w 1886 roku został ostatecznie zlikwidowany. W pozostałych zaborach Polacy nie posługiwali się własnym pieniądzem. Na przełomie XIX i XX wieku na obszarze zaboru pruskiego obowiązywała marka niemiecka, a na terenie zaboru austriackiego korona. Zaborcy solidarnie tłumili dążenia Polaków do odzyskania prawdziwej wolności. Kiedy jednak w 1914 roku w Europie wybuchł wielki konflikt zbrojny, państwa zaborcze stanęły po przeciwnych stronach barykady. Polakom otworzyło to drogę do odzyskania niepodległości. Jak zdążyliście się przekonać, wojną często towarzyszyły ciekawe historie związane z pieniędzmi. Czy tak było i tym razem? Odpowiedzi poszukajcie w następnym odcinku. Podczas dzisiejszego spotkania przyjrzeliśmy się pieniądzom na ziemiach polskich w XIX wieku. Mieliśmy możliwość zobaczyć monety oraz pieniądze papierowe z Księstwa Warszawskiego z czasów wojen napoleońskich. Dużo uwagi poświęciliśmy również złotemu z Królestwa Polskiego i poznaliśmy bliżej instytucję uważaną za pierwszy bank centralny na ziemiach polskich, czyli Bank Polski. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą uwagę. Do zobaczenia w Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego.